Brzmi jak słaby horror azjatycki, brzmi jak hentai. Przepraszam, ja nie jestem znawcą hentai. Nie oglądałem ich. Dużo. Earth is still pretty inhospitable to humans. No co ty nie powiesz? Średnio co 20 metrów muszę walczyć z jakimś Nightibą. Nie dam wam gamny na full. Ja też chcę, żeby to było dla mnie komfortowe. Ale będę faktycznie podjaśniał za każdym razem, w sensie nie, że będę zmieniał co chwila góra, dół, tylko jeśli okaże się, że gdzieś będzie za ciemno, to faktycznie to zmienię. Siłę ataku. Tak, chciałbym ulepszyć siłę ataku. Bardzo uprzejmie poproszę. Jest. Jeśli mogę. Te ulepszenia zawsze będę robił. Rozumiem, że teraz... A, mogę to zrobić. Co mi jest do tego potrzebne? Szczerze to nie będę tego dawał, bo istnieje duża szansa, że akurat to będę regularnie... Zawsze jest tak, że na początku gry regularnie się zmienia te podzespoły, bo się dostaje nowe, które okazują się lepsze. Potem to się zmienia, bo... Jak już masz ich dużo, to często po prostu biegasz z tymi samymi. Ale na ten moment nie będę tutaj nic ulepszał, żeby nie marnować sobie zasobów. Szczególnie, że ta gra na ten moment jest dość prosta. Nie dam wam gammy na fulla. Nie zrobię sobie tego. Bo będę miał... Ja nie lubię takiego wrażenia, że mam straszne mleko. Jak się da gammę za mocno na ten, to tak jakby taka biała poświata była na całej grze. Strasznie tego nie lubię. Where's the transportation device? Try activating this monorail panel. Dobra. Ups, chyba nie działa, bo mi się zaświeciło na czerwono. No worries. Let's check the power control room under the stairs. Ale fajowo. Lubię takie widoki, takie apokaliptyczne miasto. Jaką grą może to dawać? Była taka gra dawno temu na PlayStation 3. Taka survivalowa, ale z fabułą. Takie trochę, to nie było The Last of Us per se, ale coś podobnego, gdzie właśnie miasto było mocno zalane i często trzeba było przechodzić nad taką płynącą rzeką. Jak to się nazywało? Kurczę, nie pamiętam. Pamiętam, że na PlayStation 3 miałem dalej się demo tej gry. Nie, nie, nie. W sensie dosłownie graficznie bardzo podobna. Jiggle Physics. Nie interesują mnie Jiggle Physics w tej grze. Atrakcyjność głównej bohaterki absolutnie nie gra roli w moim doborze gier. Wcale. To wcale nie dlatego Nier Automata jest na topie mojej listy gier. Jeden. Aha, rozumiem, że... Okej, okay, dobra, kumam jak to działa. Osiem, aha. Aha, aha. A jeśli dałbym... Tą ósemkę tu... Okej, okay. Rozumiem. Wtedy szóstkę... Nie, bez sensu, tu mogę dać. Teraz tą jedynkę śmietu. Co? Czemu ta jedynka się nie może przydzielić do prawego, do prawej od nogi? A gdybym dał tak, 6, 3, 8. A, bo tutaj mi teraz brakuje jeden. A, bo to jest 7. To moja wina. Moja bardzo wielka wina. Chyba nie rozumiem. Chyba, że to zawsze daje najpierw w prawo? Aha. Dobrze. Try activating the monorail panel again. O, chwila. Zaraz to aktywuję, tylko zobaczę. To nie stąd? Przyszedłem przecież. Dobra, to nie ma co.
something is heading our way. Don't worry, it's the monorail. Aha, bo trójka dała wtedy 3 do siódemki, a ósemka dała 4 do siódemki, więc dało to 7. No, Jezus, proste dodawanie. Ja się zafiksowałem na jednej myśli i potem mi to zepsuło wszystko. Cieszę się, że was tu mam. Znaczy, pewnie gdybym sam grał bez streamowania, no to nie przejmowałbym się aż tak, że mi nie idzie. Oh shit. To była dobra scena. Mimo tego, że dość przewidywalna, no bo ona musiała stracić wszystko na dzień dobry, żeby ta fabuła miała sens, ale... Fajnie było zobaczyć to, jak ta gra będzie brutalna faktycznie. W pozbywaniu się postaci. Yesterday? To naprawdę tak mała przerwa czasowa była między... tym, jak prawie zginęłaś, do tego, jak cię wysłali z powrotem na pole walki? It's what happens when a city becomes devoid of humanity. To się nazywa trauma, Vilgax. What are you going to do after you defeat the Alpha Nativa? All airborne squad members exist for one sole purpose. All we must do is complete the mission. You mean the extinction of all Nativas, right? To think that the point of your existence is to snuff out another species. No fun in that. Ja wiem. Przynajmniej ma jasny i klarowny cel, nie? Gorzej, że będzie musiała znaleźć nowy, jak już uda się wypełnić pierwszy. Chyba, że się nie uda, ale to oznacza, że nie będzie już musiała się niczym martwić, nie? We're here. Do you want to get off? Nemesis jest chyba najbardziej ikonicznym przeciwnikiem z Residentów, co? To nawet ja kojarzę dokładnie, jak wygląda Nemesis z podstawowej trójki. Już przed remake'iem, w sensie. Okej. Okay. A rozumiem, tutaj sobie mogę wezwać z powrotem windę, by sobie przyjechała. Czy ja teraz stąd nie wyjdę? Jest drabina. Help! Help! No, dzięki. Serio? Musiałaś się złapać czegoś wyższego? Odwrócony Bane. Looks like this used to be a plaza. You're right. Except it's underwater now. Nie można tak powiedzieć. Odwrócony Bane. The Hall of Records is that way. Coś tu się da otworzyć? Dało się tu wejść, to znaczy, że tu warto było wejść. Czy ty jesteś przeciwnikiem? Chcę coś zrobić. Jestem z powołania eksterminatorem Nightiba, potrzebuję. Nie, chciałem zobaczyć, ile mam punktów, żeby wiedzieć... A no tak, zapomniałem, że to zrobiłem. Mam jeden punkt dalej, dobra. Ale mam nowe gniazdo tu. Co oznacza, że mogę sobie zamontować. Zmniejszenie obrażeń. O, to jest fajne. Ładowanie bety. No na razie to idę w obrażenia, bo nie ma potrzeby w ogóle bawić się w cokolwiek innego. Mam 3 potki, no ale to dlatego, że miałem zapis tuż przed. Mój cel jest tam, no nie? No to idziemy tu. Oczywiste, nie? Prototype 2? Ja też nie wiem, czemu ci się skojarzyło Prototype 2. Chociaż ja bardzo po kolorach robię wszelkie skojarzenia z innymi grami. A Prototype zawsze był mocno ciemny i przede wszystkim duża ilość czerwieni towarzyszyła Prototype'owi, jedynce i dwójce. Spadaj. Któryś z was na pewno jest jeszcze prawdziwy? A, ty jesteś tam, dobra. No ale w dwójce też było w dużej mierze.
Chociaż dwójki aż tak dobrze nie pamiętam, bo moim zdaniem była dużo gorsza. Jakoś tak klimatycznie mi nie leżała. Masz combo. Ajaj. O. Kurde. That's the one. Ja w dwójce fajnym pomysłem było to, że jeśli dobrze pamiętam, tak, główna postać w prototypie 2 potrafiła mieć inną broń na prawym i lewym ramieniu. To był bardzo fajny system, który moim zdaniem był słabo wykorzystany. W sensie za mało było możliwości z tym związanych. Nie obcina. Nie obcina, akurat co do tego to się upewniłem. Zresztą on był już przygotowany. To od pierwszego streama jest cały czas takie samo, jeśli o to chodzi. Ale dzięki za spostrzegawczość. W sensie za czujność, o, w ten sposób. Materiał jak najbardziej się przyda. Zobaczmy, co jeszcze oferuje mi ta lokacja. Któryś z nich musi być żywy. A no tak, przecież ja mogę normalnie pływać w tej grze. A, tylko ta woda mnie nie lubi. Dobra, rozumiem. Generalnie do tej wody nie wchodzimy. Ta woda ma odczyn kwasowy. Tak, wiem, że jestem robotem, ale już mi się zdarzało regularnie pływać w tej grze, więc nie widzę powodu, żeby akurat ta woda mnie zabijała jakoś bardziej niż inne. Kościół, czekaj, bo ja chcę się... Jest jedna rzecz, która sprawia, że ta gra jest gorsza, w sensie ten system walki jest gorszy od Sekiro. Od Sekiro i Ghost of Tsushima, mianowicie Sekiro i Ghost of Tsushima były taktyki zaprogramowane, które blokowały możliwość używania opcji robienia czegoś takiego, klikania w kółko bloku. Tutaj to jest ograniczone tylko tym, że on ma jednak długą animację w miarę, nie? Co za tym idzie, można w miarę spróbować robić perfekcyjny blok, po prostu wciskając na pałę L1 w kółko. Co strzelam, że nie sprawdza się zbyt często, ale na ten moment wygląda na to, że wystarczająco często, żeby tego używać, jeśli nie umiesz blokować. Ja będę się starał nauczyć, więc nie będę tego nadużywał, ale dla jakichś przypadkowych graczy wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo wygodne, żeby spamować przyciskiem. Muszę mieć jakiś cios opadający, bo mnie to denerwuje, że nie mogę... Umrzyj. Tam mam iść. A! Czyli pójście boczną ścieżką zaprowadziło mnie na główną ścieżkę. Doskonale. Tego potrzebowałem. Przeskanujmy to sobie jeszcze raz. Tam jest obiekt, którego nie dotknąłem. I on jest na górze. Czy to jest ten obiekt? Nie. Serio? Ale bzdura. Dobra, nieważne. Żadne nie... Czekaj, bo chyba się zaplątałem we własnych słowach i nie wiem, co oznacza żadnej nie lubisz. As I thought. It's locked. The security code will be in one of the Legion soldiers. W poprzedniej, w której pływałem, było ciemno. Więc też jej nie lubiłem. Let's look for the Legion in the square building. Który to budynek? Aha, spoko, fajnie. Aha, czyli po prostu przegapiłem jednak coś. Dobra, świetnie.
Doskonale, tego potrzebowałem. W Kauflandzie? Ja tu będę musiał poczekać, aż będzie... Chociaż nie, mam Kauflanda niedaleko, to mogę spróbować, bo ja jestem ogólnie fanem, tylko że mam wrażenie, że Timbark to produkuje te napoje tak mocno rozwodnione, że nawet mi się specjalnie nie chce przeważnie ich kupować. No nie, on tu leżał cały czas? Cordy. No ale dobra, przynajmniej pozwiedzaliśmy dzięki temu. Dobra, shut up. Znalazłem się w bardzo niefajnym miejscu, w którym nie chciałem się znaleźć. Gdzie można by wypłynąć? Tam mogę spróbować, słuchajcie. Płyń, Eve! Nie masz czasu! Płyń! Płyń! Nie! Szlak. No wiem, że umarłem, shut up. Taki dobry szok. Myślałem, że krab. No nie, ja to bardzo lubię takie tropikalne smaki. Nawet jak drinki piję, to często z sokiem ananasowym, bo po prostu bardzo go lubię. Nie denerwuj mnie. Zdechnij. Dobra. Mam ten kod już, nie? To się liczy? Tak, liczy się. Super. Alfa, alfa. Dobra. Mamy to. Shopping done. Czemu ją zdenerwowałeś? Bo co, bo się nie podzieliłeś? Czemu zdenerwowałeś narzeczoną? Pijąc kokos ananas. Dobra, czy mogę w sklepie kupić coś innego niż te granaty i inne takie? Nie? Dobra, na razie inne rzeczy nie są mi potrzebne, więc nie będę się tutaj za bardzo rozbijał. Umiejętności bety mnie nie obchodzą. Idziemy na razie w to drzewko, które mi się najbardziej spodobało, czyli... to nie, to chciałem, nie? Ułatwia perfekcyjny unik, tak jest. Nie, no dobra, nie będę się nad tym zastanawiał, na razie weźmy to. Kolejny unik w serii. That's the stuff. Ja bardzo to chciałem na samym początku już tej gry, więc absolutnie z tego skorzystam. Adam, do you meet airborne squad members from the colony often? No, not really. Yesterday I just happened to be around the area. I've never seen such a large-scale airborne operation. Why did you save me? I'm not really sure. Bo potrzebowałeś pomocy. It just felt right. Like I was meant to. It's hard to describe. It's just a short, intense feeling. Od razu mówię. To jest azjatyckie studio. To znaczy, że są dwie opcje. Albo on tak poczuł, bo mu się po prostu Eve spodobała. To jest najprostsze rozwiązanie. Ale drugą opcją jest to, że tam ktoś pobawił się w kontrolę umysłów. To moim zdaniem bardzo bardziej prawdopodobna opcja. I że na koniec się okaże, że generalnie to Eve była planowana, żeby ją uratować przez tych złych, a żeby potem coś z nią zrobić. Nie będę sugerował co. Czy ja mogę sobie coś ulepszyć? W ogóle mi to niepotrzebne. Brzmi jak słaby horror azjatycki, brzmi jak hentai. Przepraszam, ja nie jestem znawcą hentai. Nie oglądałem ich dużo. My się już chyba znamy. O. Dobra, ciebie bym chciał wykończyć na początek. Wybuchasz. Doskonale. No, chyba przez przypadek wykończyłem też pozostałych dwóch.
Okej. Spoko. Granat, granat. Przewraca, uszkadza osłonę. Okej. Dobra. Oczywiście standardowo skan otoczenia. Za tą ścianą jest dużo rzeczy, tylko że nie mogę się za nią dostać, więc prawdopodobnie zaraz będzie jakiś wiraż. No dobra, no to lecimy. Moja narzeczona, ale ja też uwielbiam kokosy. Także jeśli jest opcja na przykład napić się wody kokosowej bezpośrednio z kokosa na jakichś wakacjach all inclusive, albo nie all inclusive, po prostu na plaży, to z wielką przyjemnością korzystamy z takiej opcji. To jest jedno z najlepszych rzeczy dla nas, absolutnie. Nice. Co mnie obchodzą twoje wspomnienia? Daj mi kod. Dobra, widziałem już 10 tysięcy razy to, jak ludzie reagują na fakt, jak ona wchodzi po drabinie, a tym bardziej jak z niej schodzi. Tak? Popatrzyliście już sobie? Wiesz co, czy wszelkie rzeczy o smaku kokosa nie są dla mnie aż tak spoko, chociaż ja bardzo... Ja nie lubię słodyczy, więc jak już jem jakieś słodycze, to przeważnie o smaku kokosa. Natomiast, no, nie dorównuje to absolutnie kokosowi, nie? A, zapomniałem, że mogę na niego zeskoczyć, ups. Więc raczej słodyczy kokosowych w domu specjalnie nie jemy, bo nam po prostu tak nie smakują jak kokos. A Paulina woli... Raczej zwykłe kokosowe rzeczy. W sensie raczej, samego kokosa, niż kokosowe rzeczy. Jumping and dashing? Nie wiedziałem, że mogę to robić. Zapomniałem, że mogę to robić. Jedno, co kokosowego bardzo lubię, to lindorki. Lindorki kokosowe są super. Dobra, załapałem, no. Już generalnie większość gier, która ma jakąkolwiek platformówkowe elementy, posiada taką mechanikę jak Jump and Dash, więc... Just talking to myself. Ale mi to daje lepszą wersją. Ostatnio grałem. Taka bardzo słaba gierka, znaczy nudna jak taki z Lejem. Forspoken, tak się nazywała. Bardzo fajny tam był ten styl poruszania się i uważam, że okrutnie zmarnowany potencjał tego, jak ta postać była zbudowana i system walki. Bo koniec końców były strasznie nudne. Ale uważam, że potencjał gry był ogromny. Dobra, tam są wrogowie. Gdzie jest cel misji? O! Potrzebuję wiedzieć, gdzie jest cel misji, żeby tam nie iść. Cel misji jest tam. To idziemy tam. O, i to jest zwykła woda, nie? Tu mogę pływać. Jest. No. O. Dobra. Tylko po to tu złaziłem. No dobra. Dobra, to jest najważniejsze, żeby wyłączyć taki instynkt mój ze wszelkich Soulsów i God of Warów, znaczy tych nowych God of Warów, że jak widzę przeciwnika, to z automatu klikam prawy grzybek, żeby się na nim sfokusować. Jak jest dużo małych wrogów, to fokus bardziej przeszkadza niż pomaga, więc należy absolutnie wtedy zignorować fakt, że fokus istnieje i walczyć z nimi jak z grupą. Czyli się nie fokusować. No i oczywiście bardzo przydatny na te pajączki jest ten... Jest ta umiejętność bety. AOE.
Nie, pudło. Czy ja znowu poszedłem w dobrą stronę, chcąc iść w złą stronę? No w ogóle jest człowiek i wrogowie. I rzeczy. Watch out! No skacz po prostu szybciej. O, 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 nie! Nie. No, skąd miałem wiedzieć, że akurat to się od... Nie. Nie macie wrażenia, że się zrobiła strasznie zimna? Sposób, w jaki mówi, nawet jest taki zero-jedynkowy. Jak rozmawia z... Fajnie, że mogę go tutaj wpisywać, go nie mając tego kodu. Another headache. Co? Okay. This sign reads time. Could this be connected to the clock tower? O. No to zaraz to sprawdzimy. Widziałem, wiem gdzie jest ta wieża, widziałem ją oczywiście. Goldzik. Ja się zastanawiam, czy da się dostać tam. Czy ja coś przegapiłem przypadkiem? Nie, no pewnie trzeba... Dobra, oleję to i spróbujmy sobie popatrzeć na ten clock tower. Idę na Rambo. Rok premiery gry, no ale to ty, to... Rok premiery gry to jest 2024 XD. Ale tu jest clock tower, muszę pewnie... Chwila. Która jest godzina? Może godzina będzie. 3, 4, 5, 5, czyli będzie 5, czyli 0,5. Wiesz, to jest długa wskazówka, przepraszam. To jest 12:25. No. Tak, 21:37. Jeszcze jak? A bo to jest 19:18, to jest obecna godzina. Sorry. Super, że dostałem list pożegnalny przechodząc przez to, ale coś tu jeszcze jest? A, drabina. A, bo to jest obóz. Dobrze, usiądź sobie, Iw. To prawda, zapytałem, która jest godzina. Czemu masz mindfuck? Wilgax, wszystko w porządku? Czy mam zadzwonić po pomoc? Ale fajnie przeskoczyło na drugą stronę drabiny. Nice, podobało mi się to. W ogóle jest to... Miałem nie wspominać w ogóle o wyglądzie głównej bohaterki, ale jak już mogę sobie ponarzekać, to chociaż to zrobię. Nie podoba mi się jej tyłek. Serio, nie wiem. Jak na niego patrzę z boku, to jakoś tak uważam, że jest taki sobie. Ale nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Znaczy no, mój robocik, a właściwie operator robocika Adam powiedział, że musi być to powiązane z wieżą zegarową, więc no skorzystałem z tej informacji, tylko nic więcej, to nie było jakieś bardzo tajemnicze w tym wypadku. Tak, 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 Adam to powiedział, jak tylko dowiedziałem się, że jest jakiś kod do wprowadzenia, to Adam powiedział, że to może być związane z wieżą, także nie było problemu tutaj dla mnie za dużego. Ja chciałem wziąć to, tak? Mhm. Ale tak się zacząłem zastanawiać, czy nie wziąć tego. A to dlatego, że... te umiejętności Betty są całkiem przydatne. A ja bardzo dużo staram się korzystać z tego bloku. Więc może warto by było zainwestować w to. Tak, wychodzi na to, że mam iść tam. Kurde, ja już sam nie wiem, gdzie mam iść, a gdzie nie mam iść. Boję się.